Witam. Dzisiaj ze mną jest, słuchajcie, Marion. Tak jak nagrałem Super Foxim, to jeszcze nie jest wrzucone, ale obstawiam, że wrzucę to. Widzowie, może montowanie będzie może skończone tego filmu. Może gdzieś tak, no nie wiem, kiedy wrzucę, to się okaże, ale dzisiaj nagrywam z Marianem. I rozpoczynamy, Marion. Marion, rozpoczynamy. I cyk. Ty już chyba, Marian, wszystko wiesz, bo Super Foxy jak był, to dojrzał wszystko u mnie na nagraniu. Jak graliśmy w pierwszą noc, to już wszystko praktycznie wiedział. A ty, Marian, jak oglądałeś, to też powinieneś wiedzieć, co, gdzie, jak. Więc ja nie będę tutaj tłumaczył. Ja pewnie zapomniałem, więc... Ja sobie skipuję to, bo nie chcę tego oglądać. Widzowie, tylko ja mam tak, że lubię chrupki serowe, ale... Ich zapach jest masakra. Ich zapach jest, widzowie, bardzo, bardzo, bardzo... Nie wiem jak to... O dobra, Marion. W ogóle ja muszę sobie zarobić, widzowie, w tej grze te 4 koła, bo ja chcę kolejną latarkę jednak mieć. I tak... W ogóle... No? Mam konkurs dla widzów. Kto wymyślił mi nick nowy, ponieważ już jestem. A no tak, no Marian już skończył, teraz jest kimś innym. Jest kimś innym. Marian, skipuj. No. Tak, na razie jestem Marek. Na razie jest Marek, dokładnie. Dobra. Ale jestem tylko na Marek, więc... Skipuję. Nie wiem, jak mam na razie na ciebie mówić. Mówisz na mnie Marek. No dobra, to Marek, no to lecimy, Marek. No, no i pan Paweł, no kurde, jedziemy, no. No i pan Paweł. No i dobra. Siema, Buroku. Dobra, widzowie. O kurde. Co, Stefan? Marek. Ale mi laguje, co jest? Nie laguje ci? Czy ci laguje? Mi laguje. Ło, no to Marek, no to... Chyba się cieszyć powinieneś. Zostań w biurze, nakręcaj papeta. Słuchaj, patrz. Tu jest papet i chodź tu. Za tobą, nie, wychodź z tych kamer, chodź, patrz. Tutaj... Tutaj, może, masz tu. Po prostu przytrzymuj, a jak, słuchaj, jak ktoś tu do ciebie przyjdzie, to patrz. Masz się do wentów schować, za tobą. Są wenty. I możesz do nich wejść, patrz. A spokojnie, spokojnie on. Znaczy ja wiem, że on zawsze wychodzi później. Może idzie na wyszklęcie przez jakiś czas później. Nie, to działa tak, że czekaj, nie odsuwaj go. Jak on wstanie, jak on wyjdzie z tego pudełka, to dopiero masz się martwić. Się jak on wyjdzie z tego pudełka, że już będzie stać obok pudełka, to nie jest źle. Wtedy możesz go na luzie zamknąć, ale tak to nie ma sensu ciągle tak go właśnie przymykać. Ale jak chcesz, no. Każdy ma tam jakąś swoją technikę. A jak to papet ten? Możemy iść do wentu? Nie, papet tylko jak go nie będziesz nakręcać, to... Nie, no w sensie ty jesteś bezpieczny, dopóki go tam ten... Bo jak on, słuchaj, patrz, jak on będzie stał już obok pudełka, no to jest okej, on jeszcze nie wyszedł. Dopiero jak wyjdzie za tą zasłonę, no to wtedy już masz problem. Bardzo duży problem. Ja mam od początku problem. Hey, Marek, co ty robisz? Marek. W ogóle patrz, to jest plakat z FNAF-a 1, z FNAF-a 3 znaczy się. Z FNAF-a 3 to jest. No tutaj jest plakat tego, patrz, sprint po niego. Ogólnie Króliś Tuliś jest z drugiej nocy, więc się nie musimy przejmować. Aczkolwiek. W ogóle, Marian, pod F masz latarkę, ale ja bym ci nie radził, czy... Ale nie, ja ci bym nie radził z niej korzystać, póki ten, bo bateria tu jest naprawdę złotem. To jest węgiel. No tak. Ja chcę ten węgiel. Tak, jest węgiel, Marek. W ogóle chodź, ci coś pokażę, patrz, ja ci coś pokażę, patrz. Jak ty mu zamkniesz tu, to on szybko pobiegnie tutaj. Więc jak zamkniesz te drzwi, to
to jak zamkniesz te drzwi, on pobiegnie tu, zamykasz mu te, te otwierasz, żeby energię zaoszczędzić i tyle. On tu chyba idzie. Tak, on tu idzie. Tak. O Jezu. Ale się trzęsie, nie? Mam pytanie. No. Czy też tak masz, że czasami zdejmiesz na chwilę rękę z klawiatury, to później po prostu klikasz, zamiast WSD klikasz QA, ten, kapsułki tam. W ogóle widzę, ja was przepraszam, że wszystkich tak słychać na moich filmach. Jakby byli traktorem klekoczącym. Czasami. Czasami, bo nie zawsze. Traktorem, wiesz, jak o chodzi. No tak, ale czasami tak po prostu jest, że to jest. To nie jest wina mojego telefonu ani nic, tylko taka jakoś po prostu. No, może się na Discorda musimy przerzucić. Nie, na Discorda nie, bo widzę, jak ja nagrywam z kimś i ktoś jest na Discordzie, to ten ktoś jest głośniejszy ode mnie. I na, te, i na tym odcinku pod tytułem Mega Walka tak właśnie było. No jak ten burak tu kampi, jak mnie to wkurza. On tu tylko czeka, żeby mi energię zmarnować. Idź, ja tu płacę. No ty... Nie no, Freddy, w pierwszej nocy jest tylko on. Ten burak. A to w pierwszej nocy, to teraz to dalej przeciwieństwo, bo w pierwszej nocy tylko nie było Freddy'ego, z tego co pamiętam. No tak, no to jest totalne przeciwieństwo. Później w drugiej jest Bonnie, w trzeciej jest Foxy, w czwartej Chica i później... W ogóle tu jest Golden Freddy jeszcze. Więc ja bym ci jak... Słuchaj, on działa tak, że musisz do niego podejść. Jak do niego podejdziesz... O, poszedł sobie. Jak do niego podejdziesz, słuchaj, to on wtedy zniknie, to wtedy jest dobrze, ale jak cię zabije, to nie idź tam drugi raz, gdzie cię zabił, bo wtedy cię znowu zabije i będzie poszedł. Ja tutaj tego dobra trzymam, on nigdy nie wyjdzie. Słuchaj, wiesz, ty go nie musisz tak trzymać krótko. Mam pomysł, ja pilnuję drzwi, ty idź poprzeglądać, albo ty pilnuj drzwi, a ja poprzeglądam kamerę. Powierzam w tobie te nadzieje. Zostaw go. Ja nie umiem kamerę przeglądać. Ja nie umiem drzwi obsługiwać, ja mam lagi giga. No dobra, to... To ty obsługuj kamery i patrz, czy ktoś idzie, a... W ogóle dodali tutaj do eventu z Halloween, wiesz co dodali? Czasami, kościół, głowa z kota mi się pojawiła, po prostu głowa z kota, nie? I był ten śmiech przed śmiercią, przed tym jak Purple Guy się zatrzasnął w kostiumie sprężynową. W ogóle widzowie, chcecie całą historię FNAF-a w skrócie, żebym nagrał? Jak ktoś chce, no to zostawia pod tym filmem łapkę w górę i na 30 łapek w górę pod tym filmem. Wierzę was, że dacie radę 30 łapek w górę pod tym filmem, to od razu się pojawia ta historia całego FNAF-a w pigułce. Oj. Tim, ty teraz zwracę 30 łapek w górę. Ty za 2 lata zwracę 30 tysięcy łapek w górę. Może kiedyś, widzowie, może kiedyś. Takie czasy były. Byłoby mi bardzo miło, jakby tak. Jakby było, ale na razie to się nie zapowiada. Jak na razie jestem ślepy i nikogo nie widzę. Dobra, popet, ziomek, popet. Twój kolega, zobacz. A? Ale nie, czekaj, patrz. Zobacz, jak on wyjdzie fajnie, patrz teraz. Bo ja nie pilnuję drzwi. No, masz tam exit. A, dobra, patrz jaki ninja, nie zasłaniaj go. Nie zasłaniaj go, to zobaczysz, kim jest samurajem. Jak on po prostu będzie wychodzić, to się wyteleportuje z tego. Zobaczysz sobie, jak to wygląda. Będzie śmieszne. O nie, stary, energia nam schodzi. Widzowie, no bieda. Bieda edition, widzowie. Straciliśmy z Marianem połączenie chwilowo. No. Ty ma ninja! O, katu! Scott! Znaczy, co ja powiedziałem? Scott! Co mi się popierniczyło? Scott!
Scott, to był widzowie Scott. No tu był Scott. Tu był Scott. No tu stała głowa Scotta. I nagle dostałem taki efekt na ryj. What? Co się stało właśnie? Czemu jak krzyczałem karton w ogóle? Co chodzi ze mną tutaj? Karton. Ja słyszałem karton. Aha, nie, ja powiedziałem karton. Za dużo memów z Amazonem związanych. Pamiętam, że zrobiłem kiedyś quiz z FNAF-a, a na koniec, jeżeli się nie zdało tego quizu, to zrobiłem coś takiego. Weź ty chłopie, idź poglądać kapoła i wróć. Dobra widzowie. Nieważne. Nieważne, nie było tematu, lecimy. On tu zaraz przyjdzie, więc może być źle, jak będzie bardzo zły. Ale na szczęście jest tylko Freddy. Dobra, słuchaj. Ja idę odpalić bezpieczniki, więc ty tam pilnuj. Się pilnuj papeta, no bo... Jak będziesz widzieć oczy, to automatycznie run. Ale do wentów, nie? Do wentów. Spokojnie, spokojnie. Nie, ja już się nie dam przestraszyć. Widzowie, nie dam się przestraszyć. Nie dam się już na to nabrać. Ogólnie jedynym moim wrogiem obecnie to może być Golden Freddy. Tak to nikt inny mi jest nie groźny. Oprócz tego z Greda. Ogólnie właśnie nie ma za co, bo odpalam ci bezpieczniki, więc tam powinieneś być zadowolony. A w ogóle wiesz, że u góry pisze time is frozen, czyli teraz czas nie leci na zegarze? O Jezus, ale to dlatego, że nie ma prądu, ale ja tu właśnie w tym momencie odpalam drugi generator i zaraz będzie już gitara siema. I w tym momencie właśnie stało się światłość. Yes, magic! Udało się, słuchaj. Przetrwaliśmy pierwszą noc. Ja już przetrwałem ją po raz 500, nie? Ale się udało. Dostałem achievementa. Wiem, ja już nie dostałem, bo już przeszłam to wcześniej. No nieważne co. Po prostu przeszedłem. Polski trudny język. 650 dolców dostałem, a zazwyczaj się 500 dostawało. To co ja zrobiłem takiego? A może to chodzi o to, że po prostu tego... Scotta spotkałem, nie wiem. Mi dał 5 ziko na piwko. Nie no, ja nie mogę w ogóle z tego GTA San Andreas, nie? Na przykład taki Big Smoke mówi ci, masz tu kasę na piwko i daje ci... Wywaliło mnie. A nie, jestem. Nieważne. No i ogólnie i daję ci 1000 dolców, nie? Masz, idź kup sobie piwko. Ja nie wiem. Biedny CJ zostaje pijakiem. Dobra, widzowie, jesteśmy, kupujemy. Nie, to jest store taki. Chodź ze mną, chcesz coś kupić, to chodź. Twój skin jest piękny. Okay. Moja postać jest gigaczadem, widzowie. Dobra, chodź. Chodź, ja ci pokażę, patrz. Ja mam tylko ADHD w skinie. Moja postać ma ADHD, twoja chyba też. I podchodzisz do niego, klikasz E i sobie kupujesz. Latarka za 4000. Chłopco sprzedaje latarkę za 4000. Gdyby chłopie coś tu zrobił. Dobra. Niewiele mi jeszcze zostało, tak obstawiam chyba. Tak, no nie, jakoś wiele to mi nie zostało do tego, ale... Czekajcie, można tu kupić kasę? To... Można. Za ile? Za ile, Rebex? Ile? Za 1000? Nie, no to was chyba posrało. Wychodzę z tego sklepu, hatfu. Człowieku, weź ty się zastanów. Dobra. Idziemy. Create, noc druga, tak. Friends only, private. No już. Się tutaj zapraszam.
Nie, jeszcze nie doszło. O Boże, Boże, Boże. Wysłałem ci. Dobra, no to wiesz, jak się... To joinij się tym drugim sposobem, jak coś. Nie, poczekaj, poczekaj. Zaraz będę. Znaczy zaraz się pewnie wczyta. No już jest. No dobra. Jestem Mariuszem. O Boże. Ktoś polubił twój komentarz. Ciekawe. Wow, magic. Pewnie czwarta firma wyszli przez starca. W ogóle będę na odcinku pokój. Dobra, widzowie, już to pomijamy, bo to nie ma sensu. Ej, ja nie chcę, żeby montażyści znowu mi dodali tego Chińczyka i żeby to znowu później się darł. Bo ja nie chcę tego słyszeć. Marian, jak nie wiesz, co chodzi, to sobie wróć na mój najnowszy odcinek. Nie, nie. Musisz przyznać, że on był piękny. Najlepsze było to, że montażyści to tak pięknie zrobili, że oglądacie sobie mnie, macie cicho telefon, na przykład w nocy sobie oglądacie, nie? Macie cicho telefon, tak żeby mnie słyszeć, żeby nie było za głośno, a tu nagle Chińczyki. Pewnie twoje montażyści zgodę. Co? Pewnie twoje montażyści zgodę rozdadzą. Nie, oby nie. Chyba dopiero. Dopiero szesnaście. Ile nam zostało jeszcze do przetrwania? Dopiero pierwsze. To? Dopiero godzina? Się dopiero, no, jeszcze trochę nam zostało, słuchajcie. A że tu jest królik zabójca i robotyczny niedźwiedź, który chce nam wyrwać flaki, to... A kim jest Freddy, no? Przyjacielem z osiedla? No tak. Fajnie. Przecież to jest mój sąsiad. No co? Zawsze byłem trochę się boję, ale... Weźmy go tam jakoś zwabił do siebie, tego Fredzioka. Jak mam go zwabić? Nie wiem, weź mu tam, nie wiem, powiedz, że dzieci masz. No, on by nie przyszedł na człowieku. Kto jak nie on? Teraz ja w kusie przynajmniej mogę piszyć. Nie, ja tam dalej nie podejdę. On się ze mną bawi, on mnie widzi. On wie, że nie ma opcji. Kolego, to siwy dym. Nie ma opcji, ja tam nie pójdę. No ale ja nie wiem, jak on ma tu przyjść. No bo on musiałby jakoś do ciebie przyjść, żeby mnie sobie zostawić. Żeby miał mnie w dupie, za przeproszeniem. Chociaż pewnie i tak to będzie wycenzurowane czy coś, bo będzie to, no nieważne, widzowie. No ale ten menel tam będzie, ja to wiem. Nie ma go. No chłopie, coś ty zrobił! No, on czekał jeszcze bliżej, nie? On czekał pod samym wejściem do tego, gdzie ja chciałem iść. Ja mam teraz dreszcz na rękach, bo ja nie wiem, czy ty się tutaj zre... A, dobra, ty się tutaj zreszcz. No co za menel? Krosno. Zresztą było udawane, ale... Nie no, siwy dym, naprawdę. Co ty tu teraz zrobisz? Nie no, to siwy dym. Naprawdę. No nie, widzowie. Dlaczego takie rzeczy się muszą dziać? No to siwy dym.
Naprawdę. No chłopie, coś ci zrobił. Ale teraz to ja nawet nie wiem, gdzie mam pójść. Ja nie wiem, gdzie mam pójść, bo z jednej strony jest ten, z drugiej strony jest ten. Przyjdzie, dobra, już działa. Przyjdzie jeden. Przyjdzie jeden, zamknę drugiemu i tak to wygląda. Na chwilę straciliśmy połączenie. Aha. Halo, krosnowiczanin? Where are you? No? Where are you, krosnowi... Co za gość? Nie wierzę w ciebie. Teraz jest kapelem w ogóle. Dobra, Nara. Cię zje, to jak coś tu przyjdzie i cię zje, to ciebie. Nie mnie. Halo? Menelus, Krosno? Krosno? Dobra, cię zje. Krosno, Krosno, hej, Krosno, cip, cip, toś, toś, króliś, tuliś, where are you? Halo, ty, Menelu, z Krosna, krosnowiczanin, bydgoszczanin. Prawie czwarte, już zaraz. No przecież wszyscy wiemy, że ty masz podlaskie korzenie, no chodź tu. No idź tu, człowieku, ty królisiu, tulisiu, jak ty mi tu przyjdziesz jeszcze raz. I zaczniesz walić w te drzwi, to osobiście podejdę do ciebie z dubletówką, odstrzelę ci łeb i ci urwę tą rękę, bo... Ty! Krosnowiczanin! Gdzie twój kolega, co? Nie ma go tu. Krosno, Krosno! Jakie jest wasze hasło? Krosno, Krosno! Krosnowiczanin? Halo, hej! Where are you? My friend? O kurde! Chodź tu, Pe, chodź, zobacz, chodź, przyjdź! Przyjdź! Menel z Krosnowiczanin. Chodź, no nie, i se poszedł. No nie, chodź, chodź, chodź! Chodź, Boże, krzyczy. Patrz, on tam stoi. Fajny, zobacz. Podejdź. Przecież to jest... To jest sam staraż na patrójki. Tam, wiesz, co leżały te animatrony, ale one ci nic nie zrobią. To nawet żywe nie jest. Tylko im się co jakiś czas oczy świecą. A w ogóle wiesz, że niektóre pomieszczenia są całkiem ciemne i właśnie tam są takie oczy i to dodaje takiego klimatu. O! Króliś, tuliś! Tu idę. Tu idzie. Ocie, ostrzegałem cię. Ostrzegałem cię. Chłopie, coś ty zrobił. Ja cię ostrzegałem. Żebyś tu nie przychodził. Zostaniesz... Twoje zdjęcie na sobie zbierane. Nie przypominaj mi. Jezu, jakieś oko mnie opętało w ogóle. Ten menel z Krosna tu na... No i fajnie, jeszcze wentylacja nas zabija. Tak, wiem, że głupio to brzmi, ale taka jest prawda. Nie mamy tlenu, nasze postacie się duszą. I teraz jak ja tam przyjdę, to ten krosnowiczanin tu zaś będzie. Albo ja nawet, albo ja umrę przed tym, jak tam dojdę. No właśnie, ten krosnowiczanin tu jest. Jakie... Boże, coś ty... No i chłopie, coś ty zrobił. On mówi przepraszam. No i człowieku, no nie da się, no i udusiłem się, a ty? Ja też. No, fajnie. Ja myślałem, że rozmawiać nie zabił. Nie, nie, udusiłeś. Ja tak samo. Oko. Nie rób tego. Króliś, tuliś, chodź tu. Co, teraz ty się boisz? Słuchaj, jak klekoczą jaja. Halo? Chodź tu, ty buraku. Co teraz, to nie chcesz? Teraz to nie chcesz? Po ciemku jest, to się boisz, co? No i nie dla psa kiełbasa. Jeszcze jakieś jury mi tu strzelają, spadaj. No, zaraz padnę. Nie, no nie wiem. No fajnie, zginąłem. Od kogo? Od czego? No nie, myślisz, no udusiłem się. Ale jak ten Freddy tam stoi, on tam kampi, to co ja mam zrobić? Widzę, że ty też chyba już umarłaś sobie. No nie, ty żyjesz. Czy co ty robisz? Żyjesz. Ogólnie ta kamera jest w twoim brzuchu, więc ja widzę to, co masz w brzuchu. Bardziej to, czego nie ma. Jaka kamera? Bo
Bo cię teraz spektajtuję. Dobra widzowie, no to koniec, no bez sensu. Koniec tego odcineczka live'a, nie wiadomo co to było. Ale się zmyło. A więc to na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.